Widać mnie jestem. Jeszcze Instagrama włączę. Tyle byłam. Cześć, witam na naszym tradycyjnym cotygodniowym live'ie. Erotyczne słowo na niedzielę. Tutaj patrzę jeszcze w komputer, bo dzisiaj dołącza do nas ekipa z Facebooka. Byłam zablokowana ponad miesiąc na Facebooku i robiłam live'y tylko na Insta, ale w tej chwili macham do wszystkich z Facebooka. Witam Was i witam moją mocną grupę pod wezwaniem na Insta. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam, same fajne tematy. Zresztą u mnie są zawsze fajne tematy, bo w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby był lepszy temat od kobiecych rozmów o seksie. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, to oczywiście wbijajcie, dawajcie sygnał, czy będzie zapisany ten live. Oczywiście będzie, tak? Dzisiejsze nasze tematy to dlaczego brak dostępu do edukacji seksualnej to zło. Wyjaśnimy sobie to. Będziemy rozmawiać o dużych penisach. Dlaczego, czy duże penisy to jest najlepsza rzecz, którą może spotkać kobiety w sypialni? Będziemy rozmawiać o tym, jak skończyć z udawaniem orgazmów. To jest bardzo ważny i ciągle na topie temat. No i oczywiście na koniec będzie nasz magiczny kącik gadżetów erotycznych. Będę przedstawiała ulubione gadżety na duże penisy, też dobre. Zobaczymy, ok? Jeżeli ktoś ma coś do napisania o swoich przygodach z dużymi penisami, czy było ok, czy było nie ok, co się dało zrobić z dużym penisem, czego się nie dało zrobić, to wbijajcie. Dzisiaj są same praktyczne, życiowe tematy i idziemy od razu do pierwszego tematu, czyli o edukacji seksualnej. Wiadomo, jest to temat, który jest teraz tematem bieżącym w naszym kraju, bo w tym tygodniu, zapewne większość z Was wie, był w Sejmie rozpatrywany wniosek Kai Godek, który miał zakazywać całkowicie aborcji i zakazywać dostępu do edukacji seksualnej w Polsce. I była tam osoby, które popierały ten projekt zakazujący dostępu do edukacji seksualnej w Polsce. Najczęściej argumentowały to w ten sposób, że edukacja seksualna seksualizuje dzieci i młodzież, przez co naraża je na nadużycia w tej przestrzeni seksualnej. Więc ja chciałabym, żebyśmy wszystkie wyjaśnili sobie jedną podstawową sprawę, że brak dostępu do edukacji seksualnej nie oznacza, że tej edukacji nie ma. Ona jest, tylko że to jest edukacja kościelna. I tak naprawdę walka wokół tego, czy do szkół, do uczelni wprowadzić edukację, jest walką o to, żeby jedyną przestrzenią publiczną w Polsce, w której można mówić od rana do wieczora o seksie, żeby jedyną taką przestrzenią była przestrzeń zawłaszczona przez kościoły. Miejmy tego świadomość, bo co naraża dziewczyny i kobiety najbardziej w przestrzeni seksualnej na wykorzystanie, na przekraczanie naszych granic, na przemoc? Wstyd, tak? Kiedy dziewczyna, kobieta nie potrafi rozmawiać o seksie, nie potrafi wyznaczać swoich granic. Wiele kobiet, jeżeli nie miały dostępu do otwartych rozmów w bezpiecznej przestrzeni o seksie, nie znają nawet słownictwa, za pomocą którego mogłyby te granice wyznaczać. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy młoda dziewczyna zbliża się do młodego chłopaka i on nie ma
prezerwatywy, tak? I ona na tyle jest, powiedzmy, świadoma, że chciałaby zatrzymać się, tak? Powiedzieć: włóż gumkę na penisa, Jasiek, bo inaczej nic z tego nie będzie. Ale to słowo włóż gumkę na penisa dziewczynie, która była odcięta przez wiele, wiele lat od rozmów w bezpiecznej przestrzeni na temat seksu, jej po prostu przez gardło nie przejdzie, tak? I w tym momencie ona, nie potrafiąc, wstydząc się, nie mając tej umiejętności rozmawiania o seksie, naraża siebie na po prostu na przekraczanie jej granic, tak? Tutaj ktoś do mnie pisze, ale to kochani, piszcie po, dobrze? I właśnie rozmawianie o seksie, jak najwięcej rozmów o seksie jest potrzebne do tego, żeby ta seksualna przestrzeń była przestrzenią, która buduje naszą pewność siebie. Bo o to chodzi w edukacji seksualnej, żeby dziewczynki, ale także chłopcy, żebyśmy my wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, żebyśmy czuli się jednocześnie nieustraszone i odpowiedzialne. Tak? Więc rzeczą absolutnie podstawową jest tłumaczyć, nie, że seks to jest wstyd, że to jest grzech, że nie można o tym rozmawiać, że to jest tylko po ciemku albo tylko z księdzem w konfesjonale. Właśnie nie. To powinno się kojarzyć z przyjemnością, że to jest przyjemność, że to jest zabawa, że to ma powodować, że my czujemy się lepiej ze sobą, ze swoim ciałem, i wtedy, kiedy jakiejś dziewczynie czy jakiejś kobiecie przydarzy się coś złego, to jej się zapali czerwona lampka i wtedy pomyśli: ojej, wszyscy mówią, że to jest przyjemne, a to nie jest przyjemne, więc to chyba nie jest seks, jaki mi się należy. Więc jeżeli chcemy chronić dzieci, młodzież, dorosłych, bo również i dorośli potrzebują edukacji seksualnej, przed tym, żeby seks był wykorzystywany do przekraczania naszych granic, do tego, żeby zawstydzać nas, żeby nas ośmieszać, żeby powodować, że my czujemy się gorzej, a nie lepiej, to wtedy zabraniajmy, jeżeli zabraniamy mówić o seksie, to ten seks będzie nas ograniczał, będzie traumatyczny, będzie trudny, będzie taką sferą życia, która będzie nam się kojarzyła ze strefą tabu, z czymś, co w ogóle strach poruszyć, tak? Więc zamykamy oczy, cierpimy chwilę, niech on to zrobi swoje, i potem zapominamy jakoby o wszystkim. Więc absolutnie nie tędy droga. Twórzmy przestrzeń do rozmów o seksie, bezpiecznych, bo problemem, moje kochane i moi kochani, nie jest seksualność. Naprawdę. Seksualność jest sferą naszego życia, taką jak każda inna. I jeżeli my potrafimy dokonywać własnych wyborów, jeżeli znamy w ogóle, wiemy, że tych wyborów możemy dokonywać, że te wybory należą do nas, a nie do księdza, nie do naszego niepociumanego kochanka, nie do sąsiadki, nie do naszych bliższych czy dalszych znajomych, którzy nas będą oceniać na podstawie naszych wyborów seksualnych, ale do nas, to my wtedy będziemy szły przez tą sferę seksualną świadome, pewne siebie, i będziemy miały takie mocne przekonanie, że my też się liczymy, tak? Ale problemem więc nie jest seksualność, ale problemem jest to, że konserwatywne, kościelne podejście do seksu pozwala na wyrażanie swojej seksualności tylko w jeden wąski sposób, tak? I nie pokazuje sposobów wyrażania, odkrywania swojej seksualności, które są bardziej wyzwalające, które są bardziej przyjemne, które są bardziej wspierające nasz dojrzały rozwój. I tak zapiszę. I tego nam brakuje. Zapamiętajmy to sobie i nieśmy, dzielmy się tą informacją. Nieseksualność jest problemem. Problemem jest promowane przez konserwatystów, przez konserwatywnych polityków, przez konserwatywne społeczeństwo, przez Kościół, wąskie podejście, wąskie, restrykcyjne podejście do seksualności, szczególnie do seksualności kobiet, gdzie tak wiele rzeczy nam nie wypada, gdzie jest model oparty na tak zwanej abstynencji. Więc dopóki kobieta jest w ogóle pilnuje swojej cnoty, to wtedy jest godna szacunku i wsparcia. A jeżeli
po prostu dosłownie ona się puszcza, to jakby staje się sama sobie winna, tak? I wtedy odmawia jej się wsparcia. To jest podłe, to jest złe. I chciałabym Was serdecznie namawiać do tego, żebyście zaczynały i zaczynali w swoich sypialniach właśnie takie podejście do seksualności, które nie wyraża tylko tej jednej kościelnej pozycji misjonarskiej w celu robienia dzieci, a jak kobiecie się czegoś więcej zachciewa, no to jest puszczarska dziwka i sama sobie winna i już się nią nie musimy zajmować, tak? Bo to ona sama zeszła na złą drogę, a my ją ostrzegaliśmy. Więc wyrażajmy tą swoją seksualność, szukajmy takich form ekspresji, które do nas pasują. Nieważne jest, czy to, co my robimy, jest jakieś bardzo, bardzo skomplikowane, czy jest bardzo proste. To się w ogóle nie liczy. Liczy się, czy to współgra z tym, czego my same naprawdę chcemy. Na tym polega odkrywanie swojej seksualności. Pamiętajmy, że w seksie liczy się przede wszystkim głos, mój głos. To, że ja mam prawo powiedzieć, halo, ja też tu jestem. To, co ja czuję, to, czego ja chcę, też ma znaczenie. I właśnie to najbardziej drażni konserwatywnych polityków, konserwatywne społeczeństwo, antykobiece społeczeństwo i Kościół, że kobiety, wyrażając swoją seksualnością, odzyskują kontrolę nad swoim ciałem, nad swoim życiem i potrafią powiedzieć, ja też tu jestem, tak? Bo najwygodniej jest, kiedy kobieta jest cicho, tak? Wtedy facet może zrobić swoje, może się spuścić, a ona po prostu udaje, że jest okej, kiedy zupełnie nie jest okej. I nie tędy droga i dlatego edukacja seksualna jest absolutnie rzeczą podstawową. I edukacja seksualna polega przede wszystkim na mówieniu, że kiedy dwie strony bawią się ze sobą, czy to w piaskownicy, jako małe dzieci, czy to całując się jako nastolatkowie, czy to będąc aktywni seksualnie jako dorosłe osoby, to jeżeli biorą udział w zabawie dwie osoby, to dwie osoby powinny czuć i bawić się dobrze, tak? A jeżeli jedna osoba się nie czuje i nie bawi dobrze, to znaczy, że to nie jest seks. I cała, słuchajcie, po prostu demoralizująca edukacja seksualna, tak? Jeszcze dochodzą oczywiście do tego takie fajne rzeczy, jak umiejętność mówienia słowa cipka, penis, po to, żeby właśnie powiedzieć, nie wtykaj swojego penisa do mojej cipki, bo nie mam teraz na to ochotę. Te słowa, umiejętność posługiwania się słowami związanymi z naszym ciałem, z naszą intymnością jest bardzo ważna po to, żeby wyznaczać granice. Żeby nie tylko... Tak, nie tylko edukacja, ale równie ważne jest, kto edukuje. No to prawda, tak, to jest bardzo ważne. No w tej chwili u nas jest walka o to na poziomie państwowym, żeby monopol na edukację seksualną miał Kościół, księża, katecheci, bo ilość informacji na temat seksu, która jest w podręcznikach do katechezy, jest po prostu zatrważająca. Niedawno rozmawiałam z panią, która jest bardzo bystrą, fajną kobietą. Zresztą takie do mnie docierają. Inteligentna, bystra, fajna. I powiedziała, że niedawno odbyła rozmowę ze swoją córką, nastolatką, że usłyszała, że wieczorem, znaczy czy usłyszała, spotkały się wieczorem w pokoju tej dziewczyny i dziewczyna zaczęła płakać, ta nastolatka. Więc matka pyta się, o co chodzi? Tak, no co się stało? Co się stało, córeczko? Dlaczego ty płaczesz? I ta dziewczynka mówi, mamo, bo ja się masturbuję. I płacz. I po prostu szloch. I ta jej mama, z którą potem ja rozmawiałam, co się za głowę złapała. Skąd u jej córki przekonanie, że masturbacja to jest coś złego i że po prostu trzeba się tego wstydzić, płakać, szlochać i z tego powodu cierpieć. Więc ja jej powiedziałam, halo, dziecko, tyle lat chodziło do polskiego przedszkola, tyle lat chodziło do polskiej szkoły, że tam już się zajęli jej edukacją seksualną i to jest właśnie efekt, tak? Że fajna, bystra, młoda dziewczyna, która powinna po prostu rozpościerać skrzydła i nabierać pewności, że moje ciało należy do mnie i powinno mnie wspierać, jest źródłem mojej siły
I ona się już wstydzi. Jeszcze nie jest aktywna seksualnie, a już ma wbite, że to jest złe, to jest niedobre, to jest grzech, to jest wstyd, o tym się nie mówi. Z tym się musisz kryć. I tak się nas wszystkie truje po prostu w tym kraju. Więc wspierajmy siebie i szczególnie wspierajmy te młode osoby, te młode dziewczyny. Nie wyśmiewajmy młodych dziewczyn, kiedy one próbują odkrywać tą swoją seksualność w tym naszym kraju. Co można robić? Strój, tak. Często jest tak, jest to ogromny problem, że z którego ja sama doświadczyłam, myślę, że większość z was również, że kiedy zaczynamy aktywne życie seksualne, kiedy nikt z nami nie porozmawiał, kiedy nie było tej bezpiecznej przestrzeni, kiedy właśnie seks kojarzył nam się z masą zakazów, z czymś niebezpiecznym, z niechcianą ciążą, z chorobą weneryczną, z tym, że ktoś może nas wykorzystać. I wtedy idziemy po prostu w to aktywne życie seksualne jak takie niewiniątka na erotyczną rzeź. Musimy metodą prób i błędów, często takich trudnych i bolesnych i niepotrzebnych doświadczeń, uczyć się, jak o siebie walczyć, dosłownie walczyć w tej przestrzeni seksualnej. Słuchajcie, jak by wyglądało nasze życie erotyczne, gdyby na początku naszej drogi ktoś powiedział nam zwyczajnie, normalnie: gratuluję ci, zaczynasz życie seksualne, życzę ci, żebyś miała udane życie seksualne, żebyś miała dużo przyjemności. Pamiętaj, że twoje potrzeby są ważne, że to, czego ty chcesz, też się liczy. Gdyby ktoś tak na samym początku nam mówił, jak by wyglądało, słuchajcie, nasze życie seksualne w tym punkcie, w którym my teraz jesteśmy? Pani od polskiego, a chłopaków pani od... Ja, i oddzielnie chłopcy i dziewczynki byli uczeni, tak, no to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli jeszcze a propos chłopców i dziewczynek, powiem wam jedną historię. Otóż jeździłam, tak, bo teraz to nikt nie jeździ na spotkania, na różnego rodzaju dyskusje związane z seksualnością. I na jednej z takich dyskusji głos wzięła pani, która opowiadała o tym, że jej synek edukuje swoich kolegów w szkole. I w ogóle jest taki super ten jej synek, i szkoła jest super, i w ogóle Polska jest super, bo ten synek chodzi po szkole i edukuje. No i bardzo dobrze, że syn prowadzi dwa lajfy, tak widać? Tak, jeden na Insta i jeden na Facebooku. Bo mnie odblokował świętobliwy Facebook po prostu. Po ponad miesiącu karnego Jerzyka wróciłam na Facebooka i dlatego tak mówię. Mówię też troszeczkę do drugiej kamerki. Widać, że tak jestem i na FB, i na live, na Insta. Więc ona opowiadała na tym spotkaniu, że właśnie jej syn jest taki wyedukowany, jej syn chodzi do szkoły podstawowej i on opowiada kolegom o seksie, o częściach intymnych i w ogóle super, tak? I ja sobie pomyślałam, halo, super, ale wyobraźcie sobie, że w polskiej szkole zamiast tego heteroseksualnego, podkreślam, bo to jest bardzo ważne w tej historii, chłopca, że gdyby zamiast tego heteroseksualnego chłopca, który opowiada o częściach intymnych i o seksie i w ogóle i ha, 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 i hi, 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 gdyby była dziewczynka, wyobrażacie sobie, w polskiej szkole podstawowej dziewczynkę opowiadającą o seksie, o częściach intymnych, bo ja już tego nie chcę sobie tego wyobrazić. Albo idźmy dalej, gdyby zamiast heteroseksualnego chłopca o seksie, o częściach intymnych w szkole na przerwach mówił homoseksualny chłopiec. Już by nie było takiego hi, hi, ha, ha. Albo gdyby zamiast heteroseksualnego słuchało chłopca, o seksie mówiła homoseksualna dziewczynka. To myślę, że gdyby o seksie na przerwie mówiła dziewczynka, albo homoseksualny chłopiec, albo homoseksualna dziewczynka, to tam już była po prostu straż pożarna, tam już by byli egzorcyści i tam już po prostu byłoby Sodoma i Gomora. Więc zauważmy ciągle te różnice. Co wolno heteroseksualnemu chłopcu, co wolno heteroseksualnemu mężczyźnie, to wciąż nie wolno dziewczynce, kobiecie, homoseksualnemu mężczyźnie, ani homoseksualnej kobiecie. Więc zauważajmy różnice. To jest najważniejsze, żeby zauważać, żeby nie kupować takich śmierdów, że jakoby
wszystko wolno. Niektórym wolno. Księżom w Polsce bardzo dużo wolno i sporo wolno heteroseksualnym mężczyznom. Pod warunkiem, że nie są zbytnio po stronie kobiet, tak? No bo taki, wiecie, taki facet feminista to też już, to już nie jest taki prawdziwy facet, nie? Więc wspierajmy się, naprawdę wspierajmy się. Ja mocno wierzę, że to się zmieni. To musi się zmienić, moje kochane i moi kochani. I my razem to będziemy wszystko zmieniać. Tak. O, oczywiście, żeby była telefon do rodziców. Myślę, że w ogóle wszyscy rodzice by zebrali się, żeby po prostu rodzica takiej dziewczynki albo takiego chłopca homoseksualnego, żeby po prostu się tłumaczył przed wszystkimi, żeby nie zarażał, tak? To by zaraz była po prostu mega afera, więc pamiętajmy ciągle o tych różnicach. Teraz, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś, słuchajcie, uwagi, to wbijajcie, ja tu trać. Nie się pani słucha. O, dzięki. Super przekaz, pozdrawiam. Ja też was bardzo pozdrawiam. Bardzo wam dziękuję, słuchajcie, za wszystkie miłe słowa, bo tak jak ostatnio korespondowałam sobie tutaj z panią, nie jestem zbyt dobra w słodzeniu, w kadzeniu komukolwiek, ale czasami podzielić się, otrzymać i podzielić się dobrym słowem naprawdę jest rzeczą wartą. A no i teraz przechodzimy, słuchajcie, miękko do dużych penisów. Kolejny punkt naszego spotkania. Duży penis. Ja dostałam, skąd ten temat? Dostałam takie pytanie, że zaczynam nowy związek i to jest bardzo dobrze zapowiadający się związek, ale jest jedno ale, on ma dużego penisa. I co z tym zrobić? I tu właśnie dochodzimy do sedna, bo duże penisy często bywają przereklamowane, szczególnie branża porno się do tego przysłużyła, że tam im większy, tym dostaje większą garzę. I panowie w szatniach też za pomocą dużych penisów, eksponując swoje duże penisy, potrafią mocno siać strach wśród innych panów, albo po prostu jakby podwyższać swój status wśród innych panów. Ale bardzo ważna uwaga teraz, że to, co sprawdza się w przypadku, co się sprawdza w męskiej szatni, nie zawsze sprawdza się w sypialni z kobietą. Mhm. Więc to, co imponuje nam kolegom, tak? Czyli niebotycznie wielki penis, niekoniecznie się sprawdza w czasie zabawy właśnie w sypialni. Tutaj jest uwaga, że penisy robią wrażenie, ale są trudne w obsłudze. Dokładnie. Tak, z ust mi to wyjęłaś. Zawsze robią wrażenie, to prawda. Zawsze przykuwają wzrok, ale w obsłudze są bardzo trudne. I co mogę doradzić? Jeżeli związek jest początkujący, znaczy po pierwsze, bierzmy to też pod uwagę. Cudowny był wieczór z Agatą Munarską. No to teraz się czuję, że po prostu nic innego, tylko mam żałować, że dzisiejszy już nie jest tak cudowny. No miałam nadzieję, że wieczory ze mną są również cudowne. Ja wiem, z Agatą Munarską się rozmawiało świetnie, ale teraz mam wieczór solo i mam nadzieję, że też się dobrze bawicie, tak? I też mam nadzieję, że kilka fajnych rzeczy uda nam się omówić. I wracamy teraz do dużych penisów, tak? Od wieczorku z Agatą Munarską wracamy tutaj do tematu dużych penisów. Jak je obsługiwać? No bo wrażenie robią, wiadomo. Słuchajcie, miałam kiedyś taką przygodę. Z koleżanką mieliśmy takiego kolegę Miśka. I
kiedyś po imprezie, super się z nim imprezowało i kolega Misiek nie mieszkał wtedy w Warszawie. I często było tak, że po imprezie lądowaliśmy, wszyscy imprezowaliśmy razem. Kolega Misiek nie był ani moim chłopakiem, ani chłopakiem mojej koleżanki, ale często po imprezie lądowaliśmy u niej, bo ona miała fajne swoje mieszkanko i tam wszyscy docieraliśmy i imprezowaliśmy. A pierwszy raz na inny temat, ok? opowiem o pierwszym razie, ale nie dzisiaj, ok? Więc wracam tutaj do dużych penisów, do kolegi Miśka, no i my sobie zanocowaliśmy wspólnie, bardzo grzecznie. Jedna koleżanka na swoim łóżku, ja na kanapie, Misiek na materacu na podłodze. No i jest rano. I Misiek idzie z pokoju z materacem do w samych kąpielówkach, w samych slipkach do łazienki. Ja zobaczyłam Miśka w samych slipkach i po prostu patrzę na moją koleżankę, ale widzę, że ona nie patrzy, tylko kroi tam marchewkę na śniadanie czy coś. I Misiek poszedł do łazienki. Ja mówię do koleżanki: czy ty to widziałaś? Ona mówi: no ja widziałam, ale czy ty to widziałaś? Bo wyglądało tak, że ty masz wzrok wbity w gazetę. Ja mówię: nie, nie, nie. Ja myślałam, że ty masz wzrok wbity w marchewkę. Więc okazało się, że mimo, że wydawało mi się, że moja koleżanka ma wzrok wbity w marchewkę, a jej się wydawało, że ja mam wzrok wbity w gazetę, to okazało się, że obie po prostu nie mogłyśmy oderwać oczu od slipek Miśka. To było naprawdę imponujące. Ale potem sobie to przygadałyśmy. Okej, fajnie się patrzy, ale popatrzeć miło. Ale żadna z nas na Miśka się nie rzuciła. Ale ja wiem, że też nie chodzi o to, żeby odrzucać zaraz faceta tylko dlatego, że ma bardzo dużego penisa, tak? No bo jeżeli to jest początkujący związek, czujemy się z nim dobrze, to dajmy sobie szansę. I cóż, pierwsza podstawowa rzecz. Przyglądajmy się tej sytuacji, tak? Bo zarówno właściciela penisa, jak i jego penisa. Jeżeli jesteśmy w stałym związku, wybieramy sobie na całe życie, więc przyglądajmy się, tak? Nie udawajmy, że tego tematu nie ma. Co ja mogę doradzić? Po pierwsze, dobry lubrykant, tak? Jeżeli nasz partner jest wyposażony powyżej średniej, średnia to jest takie 15-17 cm w zwodzie. To się liczy, że to jest taki standard. Więc jeżeli jest powyżej, to wtedy trzeba mieć pod ręką dobry lubrykant. Masa lubrykantu, to bardzo pomaga. W ogóle w każdej sytuacji jest dobry lubrykant wskazany, ale kiedy mamy do czynienia z naprawdę dużym członkiem, no to wtedy duża ilość lubrykantu, nie ograniczamy się. I pozycja. Tutaj jest bardzo ważne, żeby. Oglądam live, a mąż leży obok. No to bardzo dobrze. My tutaj wszystkich mężczyzn, którzy szczerze lubią kobiety, bardzo, bardzo gorąco zapraszamy do nas. Więc nie ma, że nie ma w sklepach dużych rozmiarów prezerwatyw. No. Taka jest średnia krajowa, słuchajcie. Średnia krajowa jest do 15-17 cm w zwodzie i te standardowe prezerwatywy zazwyczaj na takie penisy wystarczają. Ale jeżeli mamy do czynienia z tym ponadstandardowym, to tak jak powiedziałam, duża ilość lubrykantu. Po pierwsze. Po drugie, pozycja, gdzie ta penetracja nie jest głęboka. Czyli na przykład, znaczy, większość pozycji, które znamy, to jest takich pozycji, gdzie ten penis aż tak głęboko nie wchodzi, ale jest taka pozycja od tyłu, tak? I ona wbrew pozorom jest dosyć płytka, albo na bok, na łyżeczkę. I to też jest fajny pomysł, żeby spróbować zamanageować w taki praktyczny sposób tego dużego penisa. Odpada pozycja najeźdźca. Nawet nie próbujcie. Never. To już zapomnijcie. Jeżeli
decydujecie się na stały związek z właścicielem dużego penisa, zapomnijcie o pozycji najeźdźca. To się nie uda. Bo zasada numer jeden, cokolwiek robimy, to ma nam sprawiać przyjemność. Seks nie ma boleć. Nie ma po prostu. Więc pamiętajcie, duża ilość lubrykantu, pozycja od tyłu, z boku, zapominamy o pozycji najeźdźca i jeszcze bardzo ważne jest, żeby dużo robić przekuje na wylot, tak, do gardła podejdzie, nie, ale to nie będzie, to będzie bolało po prostu. Każda kobieta, która eksperymentowała ochoczo i radośnie z dużym penisem, o tym wie. Myślę, że większość z Was, z nas miała tego typu doświadczenia. A tu widzę, od czego zacząć rozmowę z seksie z 4-letnim synem. Ach, pytania są, słuchajcie, pytania są związane z tym, jak rozmawiać z dziećmi o seksie. Wiecie co, odłóżmy sobie to na kolejnego live'a. Po pierwsze, ja się umówiłam na live'a na ten temat z Agatą Młynarską i to będzie na jej profilu na Insta w ten piątek już. A ja obiecuję, że pociągniemy ten temat za tydzień, dobra? Bo to jest oddzielny, duży temat, jak rozmawiać z dziećmi o seksie i to jest bardzo fajny temat za tydzień, w przyszłą niedzielę, bo my nasze live robimy regularnie w każdą niedzielę o 21. Każdą niedzielę o 21 są moje live'y, erotyczne słowo na niedzielę i za tydzień, ja już to sobie zapisuję i wy sobie też zapiszcie, za tydzień będziemy rozmawiać o tym, jak rozmawiać z dziećmi o seksie, ok? Jak rozmawiać z dziećmi o seksie. To jest temat, już mamy ustalone tematy, a z Agatą będzie rozmowa na ten temat w piątek. Ona zaczyna live'y o 21, ale o 21 w piątek, tylko że jak widzieliście w zeszłym tygodniu piasek był jako lubrykant, tak? Czyli Andrzej Piaseczny był jako lubrykant, czyli był przede mną, a ja byłam potem, więc i analny też miał być, tak, miał być, będzie, słuchajcie, w przyszłym tygodniu już naprawdę obiecuję analny, jak rozmawiać z dziećmi o seksie i seks analny, bo dzisiaj się po prostu i już zapisane na twardo, tak, teraz, więc jest seks analny, jak powstaje dziecko. No i bardzo dobrze, że pyta. Przede wszystkim, słuchajcie, jedna rzecz, którą Wam powiem, już tytułem ikulki. O, ikulki, dobra. Zapisuję wszystko. Kegle, mięśnie na miednicy. Mięśnie na miednicy, kulki. Podstawowa rzecz. Jak Was pyta? Bystry, fajny czterolatek, czy trzylatka, czy dziesięciolatka bliska Waszemu sercu, to Wasze dziecko, osoba, która jest dla nas najważniejsza, kiedy pyta nas o seks, to najważniejsza rzecz, nawet jeżeli nie znacie odpowiedzi, uśmiechnijcie się, ok? To jest najlepsza rada, jaką mogę się z Wami w tej chwili podzielić. Jeżeli dziecko pyta, skąd się biorą dzieci, albo co to jest siusia, co to jest cipka, cokolwiek, uśmiechnijcie się. Po prostu. Uczcie od samego początku, że seks to nie jest wstyd, to nie jest grzech, to nie jest trudny temat, ok? To tyle Wam mogę powiedzieć a propos podstaw rozmawiania z dziećmi. Nawet jeżeli nie znacie odpowiedzi, dziecko pyta o seks, o części intymne, uśmiech, tak? Dajcie sobie chwilę na odpowiedź. Nie kłamcie nigdy dziecka. Dzieci nie potrzebują bardzo szczegółowych odpowiedzi, ale potrzebują takiego poczucia, że mogą z Wami o tym porozmawiać i że to jest fajny temat, tak? Okej, okay. A teraz, ale to za tydzień. Obiecuję, że z Agatą Młynarską też będę o tym rozmawiać w piątek, tak?
Dobra, a teraz wracamy do dużych penisów, bo tutaj padło jeszcze pytanie, czy głębokość kobiety ma znaczenie. To ja Wam powiem o głębokości kobiety, bo pochwa to jest moje kochane i moi kochani umięśniony tunel, tak? Taki umięśniony tunel. Pod wpływem podniecenia, kiedy my sobie tak siedzimy, na takim lajfiku, na zupełnym luziku, to ścianki naszej pochwy są złączone. I kiedy jesteśmy podniecone, kiedy zaczynamy myśleć o seksie, mam nadzieję, że część z Was zaczynałaś sobie myśleć o seksie i solo, i w duecie. I kiedy zaczynamy myśleć o seksie, kiedy kobieta zaczyna się podniecać, to pochwa się nawilża i ścianki pochwy się zaczynają rozszerzać. I do pochwy, słuchajcie, mieści się masa rzeczy. Na pewno wiele z Was słyszało o tak zwanym fistingu, tak? Polega to na tym, że do pochwy wkłada się całą pięść. Więc co można włożyć do pochwy i co z niej wyjąć, to można by zrobić znowu kolejnego live'a. Więc ważne jest, żeby być świadomą i trenować swoje mięśnie na miednicy. Ale ja sobie mięśnie na miednicy też napisałam już w notatce, bo te przyjemne skurcze, które my czujemy w czasie seksu, to nie jest pochwa, tylko to są właśnie mięśnie, które otaczają pochwę, to są mięśnie na miednicy. I kiedy my te mięśnie zaczynamy trenować, kiedy my jesteśmy ich świadome, to wtedy możemy kurczyć i rozluźniać pochwę. Trening Kegla, trening mięśni na miednicy pozwala uelastyczniać mięśnie na miednicy. Ona się robi ciasna, kiedy mamy na to ochotę, ale bardziej elastyczna, kiedy my chcemy ją poluzować, albo kiedy chcemy sobie właśnie włożyć do niej zaprzyjaźnionego dużego penisa. Więc ten trening mięśni na miednicy też jest bardzo ważny, bo nam się wmawia, że pochwa, pochwa, pochwa i penetracja. Sama pochwa nie jest bardzo wrażliwym organem seksualnym. Łechtaczka, wargi sromowe i właśnie mięśnie na miednicy, ale moje kochane i moi kochani, już sobie zapisałam, jak trenować mięśnie na miednicy, tak żeby stały się naszym kolejnym narzędziem do odkrywania przyjemności z seksu, odkrywania przyjemności z naszego ciała, bo nasze ciało jest naprawdę fantastyczną maszynką do sprawiania przyjemności nam i wszystkim szczęśliwcom, którzy mają okazję wylądować w naszych łóżkach. I dlatego, jeżeli mamy zaprzyjaźnionego dużego penisa, to też jest ważne, żeby nauczyć się kurczyć i rozluźniać mięśnie na miednicy. To wtedy dużo więcej rzeczy zmieści się w naszej pochwie, a jednocześnie będzie nam to sprawiało przyjemność. O, padło pytanie, czy ma pani męża? A czy to jest oferta matrymonialna? Czy ja mam męża? Proszę, proszę wyjaśnić głębię tego pytania i wtedy je pociągniemy, ok? Mam na pewno, staram się mieć zawsze w pobliżu jakiegoś zaprzyjaźnionego penisa. Teraz, ale pamiętajmy, że solo seks to też jest seks, więc nie sprowadzajmy też tego wszystkiego tylko do penisów i tylko do penetracji. Więc teraz możemy przejść. Są jeszcze jakieś pytania związane z dużymi penisami, bo chciałam przejść do kolejnego punktu. Z szuflady. Po prostu ciekawość. Okej. No, to wiecie, po prostu ciekawość, tak jak powiedziałam, staram się dbać o zaprzyjaźnione penisy, więc właśnie się zdałam, że zaprzyjaźniony penis brzmi lepiej niż mąż. Zdecydowanie lepiej. Wiecie, staram się
pytali o małe penisy. No słuchajcie, małe penisy, dużych jest mniej niż średnich, niż małe, czy małych. Ale pozycje do małych. Słuchajcie, skończmy temat dużych penisów. Pamiętaj, podsumowanie, szybkie. Przyglądajmy się, czy ten penis jest właśnie to, co nam pasuje, tak? Czy to jest penis, którego wybrałybyśmy sobie na całe życie? Pamiętajmy, że pozycja od tyłu i z boku ok, ale pozycja na jeźdźca to może okazać się, że prawie na całe życie, forever, musimy z niej zrezygnować i zawsze duża ilość dobrego lubrykantu pod ręką, wytrenowane mięśnie na miednicy i dużo, dużo, dużo zabawy przed penetracją. Tak, żeby ten penis był naprawdę na deser, żeby on był taką kropką nad i, a nie żeby był głównym, olbrzymim daniem, którego nie będziemy w stanie zjeść. Obudowę, czy na odczuwanie dyskomfortu podczas penetracji. Znaczy, penetracja, seks nie powinien boleć. Jeżeli seks boli, no to trzeba się bardzo, bardzo, ja bym powiedziała, że trzeba się zatrzymać, bo ciało zapamiętuje dużo, dużo rzeczy. I jeżeli ciało zapamięta, że seks kojarzy się z bólem, z dyskomfortem, to potem, mimo że byśmy bardzo na poziomie głowy chciały kochać się i pieścić, to ciało będzie się spinało i będzie mówiło nie. Więc to już są indywidualne sprawy, w którym momencie seks boli, ale tak nie powinno być. Seks nie powinien boleć, po prostu. A my kobiety jesteśmy stworzone do bycia istotami seksualnymi. Pochwa się potrafi otwierać to naprawdę. Penis nie powinien być kropką, tylko wykrzyknikiem. Bardzo pięknie powiedziane. Penis powinien być wykrzyknikiem, ale nie powinien być samą odpowiedzią. O to chodzi. Więc jeżeli są jakiś dyskomfort w czasie seksu, to trzeba się temu absolutnie przyjrzeć, ale to zazwyczaj są sprawy bardzo mocno indywidualne. W którym momencie, od kiedy, z którym partnerem. Więc ja w tej chwili na takie pytanie nie mogę odpowiedzieć, co się dzieje, że boli. Powiem, nie powinien boleć, absolutnie nie. Teraz kolejny temat, a jakie pozycje do małych penisów? Do małych penisów jest najlepsza pozycja, ta, która jest zakazana, raczej niedostępna dla kobiet, które mają do czynienia z dużymi penisami, czyli pozycja na jeźdźca, tak? Bo wtedy penis wchodzi najgłębiej, a my na dodatkowo mamy możliwość kierowania całą zabawą, tak? Ale tutaj przy małych penisach również warto ćwiczyć mięśnie. Również warto ćwiczyć mięśnie na miednicy, po to, żeby właśnie pochwa się stała bardziej elastyczna i żeby bardziej czuła tego penisa, ale powiem to samo, co mówiłam przy dużym penisie, tak? Penis, jeżeli wybieramy penisa na całe życie, to przyjrzyjmy się mu. I też ważne jest i przy małych, i przy dużych, żeby penis nie był wszystkim, na co możemy liczyć w przestrzeni seksualnej, tylko żeby był jednym z wielu elementów. To jest to, o czym my już rozmawiałyśmy nieraz na naszych live'ach, coś, co ja nazywam poza stosunek, tak? Czyli żeby seksu nie sprowadzać tylko i wyłącznie do penetracji, ale jak najwięcej angażować innych zabaw seksualnych. Poza stosunkiem, słuchajcie, może być nawet mycie sobie nawzajem włosów, tak? A to już jest poza stosunek. Masowanie się. Dzisiaj właśnie będzie na koniec w kąciku gadżetów erotycznych będą dzisiaj wszelkiego rodzaju dodatki do miziania się, do smarowania, do masowania. I to bez względu na to, czy penis jest duży, czy mały, czy średni. Ważne, żeby nie był odpowiedzią na wszystkie nasze pytania, tylko żeby penetracja była jedną z wielu opcji. Żebyśmy świętuszyli,
żebyśmy się ocierali o siebie, żebyśmy robili sobie striptease, żebyśmy tańczyli. A co jeśli mężczyzna nie chce się zgodzić na wibrator? Bo dla niego to zdrada. Uff. Naprawdę muszę odpowiadać na to pytanie. Bo dla niego to zdrada. A dla niego. Zdrada. Wiecie co? To jest bardzo. No, to debil, no to prawda. Ja bardzo dobrze. No, co ja wam mogę powiedzieć? Jeżeli nie da się mieć dobrego seksu z kiepskim partnerem, jeżeli facet idzie do łóżka i bardziej go interesuje karmienie swoich lęków, karmienie niepokoju związanego z brakiem edukacji seksualnej, i to on. Nie rozwiążecie problemów za dorosłego faceta. Jeżeli on się zamknął na sferę seksualną i uważa, że ważniejsze jest karmienie swoich lęków, swoich niepokojów, z tej rozrośniętej po prostu strefy tabu, to wy go nie zmienicie. Każdy może zmienić, my mamy wpływ tylko na siebie. Zmieniając siebie, możemy wpływać oczywiście na naszego partnera. I często tak jest, że jak jedna strona się wprowadza zmiany, to druga też się zmienia. Ale no nie da się. No jeżeli mamy takiego osła, który uważa, że wibrator to jest zdrada, no to nie, tak niewyedukowanego i ceniącego sobie to, że on jest niewyedukowany, no to naprawdę tak to wszystko będzie zapisane. A jak ogląda filmy erotyczne, to znaczy, że zdradza? Zapytaj go. Zapytać. Rozmowa. Słuchajcie, jest często prosta odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytania związane z seksem. Zapytaj go, dlaczego oglądasz filmy erotyczne, tak? Dlaczego? Czy czegoś ci brakuje w naszym seksie? Ja zawsze polecam prostą metodę, tak? Można robić, oglądać filmy erotyczne. Można się masturbować ile chcemy, jak chcemy, pod warunkiem, że to nie ma wpływu na regularność i jakość naszego życia seksualnego. Jeżeli facet woli oglądać porno niż kochać się z nami, albo masturbuje się przy porno, a potem nie ma seksu z nami, no to jest nie okej. Okay. Ale jeżeli on sobie ogląda filmiki porno, a my zaproponujemy, misiu, może wykąpiemy się dzisiaj razem i przytulimy się do siebie i pobawimy się w jakąś fajną zabawę erotyczną, i on mówi tak, 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 kochanie, no to niech sobie ogląda, na zdrowie, tak? Ważne jest, jak to, że on ogląda filmy porno czy erotyczne, wpływa na nasze życie, na nasz związek. A co jeśli parny ma ochotę na seks tylko raz na 2 miesiące? No to jest bardzo trudne pytanie, Karo, bo nie wiem, jak było na początku, tak? To jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Nie wiem, jaka była u Was dynamika. Od kiedy ma ochotę raz na 2 miesiące? Bo może od początku, jeżeli od początku miał ochotę raz na 2 miesiące, i ty wzięłaś go z tym dobrodziejstwem inwentarzu, to po 2 latach nagle obrażać się za to, że jest jaki jest, jest to raczej jest twój wybór, tak? Więc ja bym radziła przyglądać się temu, ok? Od kilku miesięcy. To zapytaj go, po prostu zapytaj go, co się wydarzyło takiego kilka miesięcy temu. Przypomnijcie sobie razem, oboje, co się takiego wydarzyło. Może stres. Może jakieś przemęczenie, tak? Porozmawiajcie o tym, a pamiętaj zawsze, że solo seks to też jest seks, tak? Więc jeżeli okaże się, że dogadacie się, że on naprawdę dwa razy w miesiącu z jakichś powodów to jest maks dla niego, ty zawsze możesz mieć zabawę na własną rękę albo zabawę w towarzystwie swojego wibratora, możesz nawet jemu zrobić pokaz, tak? Więc porozmawiajcie, rozmawiajmy ze sobą o tym seksie. Co się kilka miesięcy temu takiego wydarzyło, że twierdzi, że nie ma ochoty? To nie jest rozmowa. Jeżeli ciebie to martwi, jeżeli ciebie to niepokoi, a on twierdzi, że po prostu nie ma ochoty, dlaczego? Ma kogoś. Możliwe.
Tylko, że teraz jest akurat taki okres, że raczej trudno kontynuować związki pozamałżeńskie. Ale coś się musiało wydarzyć kilka miesięcy temu. I teraz jest kwestia, czy przegadacie to? Czy będziecie szczerzy wobec siebie? Czy będziecie chować on, czy on będzie chował głowę w piasek? Każda rozmowa kończy się kłótnią. No to znaczy, że jest jakiś problem. To znaczy, że coś jest. I to ma związek pewnie nie tylko z seksem. Więc ja bym bardzo, bardzo mocno obserwowała ten temat. Nie odpuszczałabym. Z prawdą jest tak, jest takie bardzo mądre powiedzenie, ja będę ciągle je powtarzać. Prawda najpierw nas wkurzy, ale potem nas wyzwoli. Naprawdę lepiej jest, słuchajcie, nawet jeżeli nie mamy pomysłu na to, jak rozwiązać daną sytuację, ale przyglądać się jej, ok? Nie udawać, że tego nie ma. Więc bardzo dobrze, że chcesz rozmawiać, Karo. Bardzo dobrze, że zadajesz pytania. Przyglądaj się tej sytuacji. Nie udawaj, że wszystko jest ok, kiedy nie jest ok. Teraz, ile nam czasu zostało, słuchajcie, na live? Matko, zaraz nam się live skończy, a nie porozmawialiśmy, jak skończyć z udawaniem orgazmów. Dzisiaj się jakoś. A co jeśli mąż woli seks analny niż normalną penetrację? Koleżanka nie ma odwagi zapytać. Jeżeli on lubi seks analny, to nie wiem. Są zabawki do seksu analnego dla mężczyzn. Czy chodzi. Ja zawsze mówię tak. Decyduje ten, komu się wkłada. Więc jeżeli on, bo nie wiem, czy on lubi seks analny, lubi, żeby jemu wkładać. Więc ważne jest, słuchajcie, co lubi koleżanka, bo tutaj padło pytanie, co jeśli mąż woli seks analny niż normalny? Bardzo ważne jest to, bo koleżanka się nie ma odwagi zapytać. Bardzo ważne jest to, co lubi koleżanka. To naprawdę jest bardzo ważne. Nas kobiety się uczy, że mamy podążać za mężczyzną, tak? Że to mężczyzna jest tym aktywnym w łóżku, ale my też decydujemy, tak? Nasza przyjemność też ma znaczenie, więc sobie przegadajmy. Słuchajcie, jeżeli Mysiu, Pysiu, lubisz seks analny, a ja to tak sobie raz na jakiś czas, to ok, na przykład możemy się umówić. Seks analny raz w miesiącu, ale za to robisz mi striptease, bawimy się w przebieranki, robisz mi masaż całego ciała, masaż stóp. Po prostu niech ta nasza sfera seksualna będzie sferą wymiany, tak? Że dajemy sobie coś, ale też coś dostajemy, a nie, że tylko po prostu mamy dostosowywać się do cudzych zachcianek, tak jakby to, czego my chcemy, nie miało żadnego znaczenia. Pamiętajmy, w seksie jest dwoje dorosłych osób i to, co chce Krzysiu, Misiu chce seksu analnego, ale koleżanka niekoniecznie, więc tu to, co chce koleżanka, też się liczy. Szczególnie jeżeli to ma być seks analny, ma być wkładany koleżance. Ja zawsze panów zachęcam w ten sposób. Lubisz seks analny, chcesz mieć więcej seksu analnego ze swoją partnerką, to sam się poważ seks analny, zobacz jak to jest, tak? Bo seks analny może być przyjemnością i dla kobiety, i dla mężczyzny, to nie jest zarezerwowane tylko dla kobiet. Więc naprawdę. Niech zobaczy, jak to jest mieć seks analny. Niech posłucha, co ma do powiedzenia koleżanka, czyli jego partnerka. Niech sobie przypomni, że w łóżku jest dwoje osób, które ma swoje potrzeby. Tak? To jest prosta zasada tutaj, jaki dostaje. No dobrze, to co? Przechodzimy. Proszę zapisać tego live'a. Oczywiście, że go zapiszę. Zawsze zapisuję. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu naszego, czyli jak skończyć z udawaniem orgazmów. I to jest bardzo ważny temat. Jejku. Bo ja często słyszę, słuchajcie,
kiedy jest temat udawania orgazmów, to słyszę taką radę dla kobiet pod tytułem: kobiety, przestańcie kłamać w łóżku. No i to mnie po prostu rozkłada na łopatki. Znowu jest wina po stronie kobiet, bo to wygląda tak, kiedy ja słyszę taką radę, że jak skończyć z udawaniem orgazmów i rada jest: kobiety, przestańcie kłamać w łóżku, to wygląda w ten sposób, jak my, zaczynając nasze życie seksualne, to byśmy tylko czekały, tylko: mam nowego partnera, zaczynam z nim życie seksualne, będę mogła kłamać w łóżku, ojej, jak ja się cieszę, będę go oszukiwać, cudownie po prostu. A potem przychodzi rana: już nie kłam, już się dosyć nakłamałaś, ty niedobra kobieta. To jest bzdura, słuchajcie, bzdura, że udawanie orgazmów to są kłamstwa kobiet. To jest nieprawda, to jest w ogóle podejście do strony znowu przeciwko kobietom. Bo żeby skończyć z udawaniem orgazmów, trzeba sobie najpierw przypomnieć, dlaczego zaczęłyśmy, tak? Właśnie, żeby być sobą w łóżku. Dlaczego kobiety udają orgazmy? Nie dlatego, że kłamią. Nie dlatego, że są głupie. Nie dlatego, że są złe, podwstępne czy niewyedukowane. Wcale nie dlatego. Dużo kobiet udaje w łóżku, bo chce sprawić przyjemność swojemu partnerowi, tak? Bo jesteśmy zachęcane do tego, żeby zrobić w łóżku wszystko, co się da, żeby on poczuł się dobrze. I naprawdę masę fajnych kobiet udaje w dobrej wierze, tak? Bo jesteśmy do tego zachęcane, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zadowolić tego kochanka, tak? Przypomnijmy sobie, jak to było na początku. Nie byłyśmy kłamczuchami, nie byłyśmy oszustkami, udawałyśmy, bo wierzyłyśmy, że kiedy jemu będzie dobrze, to w końcu nagroda spłynie także na nas i w końcu się doczekamy orgazmu. Tylko potem udajemy raz, drugi, trzeci, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty rok, a orgazmów jak nie było, tak nie ma, tak? I pojawia się bunt. Po co mamy w ogóle iść do łóżka? Tak, właśnie mówi się, że swoje trzeba odczekać, zanim się pójdzie do łóżka, a co z efektem brania w worku? Dobrze, ważne, żeby się dobierać w łóżku, to jest bardzo ważne. Więc przypomnijmy sobie, dlaczego to robiłyśmy, bo odkrywanie swojej seksualności to jest takie dojrzewanie, to jest część naszego dorastania, odkrywania siebie. I to odkrywanie siebie trwa całe życie. I kiedy pojawia się moment, kiedy kobieta myśli o tym, że już nie chce udawać w łóżku, to jest bardzo ważny moment. I celebrujmy w sobie tą niezgodę, tak? I oczywiście, jeżeli my po kilku miesiącach, czy po kilku latach, a czasami nawet po kilkunastu latach bycia w stałym związku i udawania, że było ok, kiedy było albo tak sobie, albo zupełnie nie ok, to że kiedy nagle powiemy: bo ja całe życie udawałam tylko, że mam przyjemność z tobą, to może być ogromny szok dla związku, dla tego partnera, więc zmiany wprowadza się zawsze i w życiu, i w seksie. Zmiany wprowadza się od siebie. Przyglądajmy się tej sytuacji. Do nich robią dobrze, a nie oczekują, że wsadzi na chwilę kobieta odfrunie. No tak, ale rozmawiamy teraz o takiej sytuacji, kiedy trochę obie strony się w to wszystko zagmatwały, czyli on nie robił nic w łóżku, a kobieta udawała, że to jest ok, chociaż nie było ok. I teraz jak się z tego wyplątać, tak? Więc zmiany zaczynajmy od siebie, bo to każda zmiana zaczyna się od siebie. Więc ja bym chwilę jeszcze poczekała z mówieniem prawdy, całej prawdy i tylko prawdy, a zaczęłabym od nazwania sytuacji. Ok, przez kilka lat czy kilkanaście lat mojego związku udawałam, że w seksie jest ok, kiedy było, nie było ok. I teraz chcę to zmienić. Sama z sobą porozmawiać, chcę to zmienić, to już jest bardzo ważne. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak mam to zmienić? Czy ja sama, zanim porozmawiam z moim partnerem, muszę wiedzieć, czego chcę więcej, tak?
Więc tutaj bym polecała solo seks, czyli masturbację, czyli odkrywanie na własną rękę, czego chcę, tak? Co mi sprawia przyjemność. A kiedy już zaczniemy odkrywać, co może być dla mnie dobre, to wtedy uwaga, pozycja najeźdźca. To jest bardzo fajna pozycja, rozmawiałyśmy przed chwilą o niej przy małym penisie, ale ona jest właśnie bardzo dobra dla kobiet, które chcą skończyć z udawaniem orgazmu w łóżku. Bo w pozycji najeźdźca kobieta jest stroną aktywną. Mężczyzna leży. On tak naprawdę przyjmuje tak zwaną pozycję kłody w tym momencie. Na Insta, słuchajcie, skończyła mi się relacja. Włączę ją jeszcze raz, bo tam tylko godzinę może trwać. Dobra, już będziemy kończyć zaraz. Słuchajcie, jestem z powrotem, bo na Insta urwało relację, bo może być tylko godzinna relacja, więc będziemy powoli kończyć. Już ponad godzinę tutaj siedzimy i sobie gadamy o seksie. Więc. Ale skończę jeszcze tylko z tą pozycją najeźdźca. Dlaczego ona jest taka bardzo fajna? Ona jest świetna zarówno dla początkujących par, jak i właśnie dla tych par, gdzie kobieta chce skończyć z udawaniem, że jest ok, jak nie jest ok. Bo tutaj kobieta jest aktywna i my możemy narzucać tempo. Penis jest w środku, a my mamy swobodny dostęp do łechtaczki. Możemy narzucać tempo, tak? Możemy pieścić swoje piersi, możemy pieścić szyję, brać jego ręce, pokazywać mu, jak ma nas pieścić. To jest świetna pozycja, żeby pokazać, że chcemy czegoś więcej oprócz wkładania i wyjmowania. I jeszcze na dodatek, jeszcze do tego, ćwiczmy wszystko właśnie to, co jest poza stosunkiem. Ćwiczmy zabawy, dotyk. Pamiętajmy ciągle, że seks to nie jest tylko penetracja. Dostaję dużo sygnałów od Was, bardzo pozytywnych, że macie więcej ochoty, więcej przestrzeni na eksperymentowanie ze swoją seksualnością. Ale dostaję też głosy, że tej ochoty jest mniej. Ale uwaga, jeżeli jesteście na takim etapie, że macie mniejszą ochotę na seks, to zawsze, zawsze zostaje Wam rozmowa na temat seksu. Zawsze można usiąść, czy to przy porannej kawie, czy to przy wieczornym winku i porozmawiać sobie. Słuchaj, a jak w końcu będziemy mogli się puścić dosłownie i w przenośni, czyli w końcu będziemy mogli biegać sobie po trawie, nago, hasać po lesie, kiedy będziemy mogli sobie wyjechać nad morze, na plażę, to co wtedy zrobimy ze sobą? Jak będziemy się wtedy ze sobą bawić? Więc nawet jeśli nie mamy czasu i siły na seks, to zawsze można rozmawiać, a co będzie, jeśli ta energia do nas wróci? Jeśli wszystko, co dobre, do nas wróci, to co wtedy zrobimy ze sobą w łóżku? Ważne jest tak, jak nad Jezioro Mazurskie sobie popłyniemy, pojedziemy, to jak będziemy się na tym kempingu bzykać? Co zrobimy na tej plaży? Będziemy się bzykać, jak wynajmiemy sobie pokój, gdzie nie będzie żadnego dziecka z nami, kiedy będziemy naprawdę sami. Więc snucie takich wspólnych marzeń i planów erotycznych też jest bardzo ważne. Więc nie mam ochoty w ogóle na seks, ale to w ogóle mąż się stara. O, ale to od kiedy? Pani Ewelino, od kiedy? Zawsze pytanie, kiedy czujemy, że jest spadek libido, dobrze jest wyłapać ten moment. Co się wydarzyło? Zawsze jest, jutro otwierają lasy. Tak, ja już się cieszę, słuchajcie. Wiecie, dwa live'y temu mówiłam, jak lasy i zieleń na mnie działa. Po prostu dzikuska się ze mnie uwalnia moją wewnętrzną dzikuskę, więc jak przeczytałam alert państwowy, że lasy są otwarte, to moja wewnętrzna dzikuska oszalała. Nago do lasu, ale z maseczkami. Podobno w lesie nie trzeba mieć maseczek, kochani. Szaleństwo. Ale powiem wam tak, okej. W alertach piszą, noście maseczki, ale nie piszą nic o tym, czy nosić, czy nie nosić majtek, prawda? Więc zawsze można iść tropem, że
w maseczce, ale bez majtek. Więc chciałabym naprawdę, żebyśmy już mogli sobie tak hasać wszyscy radośnie. Tego Wam i sobie z całego serca życzę, bo uważam, że wszyscy na to zasługujemy, na ten wiatr we włosach, na tą swobodę. I jeszcze wracamy tutaj do tego, żeby skończyć z udawaniem orgazmów. Bierzmy sprawę w swoje ręce. Po prostu pamiętajmy, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje orgazmy i rozmawiajmy o tym z partnerem. Jeżeli na każdą naszą propozycję on będzie mówił nie, nie, nie i jeszcze raz nie, kończyć teraz, kiedy zaczynamy się rozkręcać. Ewa, o, Ewa, pozdrawiam cię, kochana. O. No to jeszcze nie kończymy tak od razu. Majtki użyć jako maseczkę. Usta i nos, dokładnie, słuchajcie. Wspaniałe. To jest pięknie, widzę to oczami wyobraźni, majtki zamiast maseczek. Nikt, słuchajcie, nie powiedział, tak, że nie wolno używać majtek. Śpieszmy się, ja powiem tak, śpieszmy się używać majtek jako maseczek, bo w tym kraju, jak nasze po prostu smutni panowie w garniturach odkryją, że noszenie masek też może być zabawne, to się nagle okaże, że jeszcze zabronią, tak? I w kolejnym alercie po prostu dostanę informację, że można nosić wszelkiego rodzaju maski oprócz majtek. To by było po prostu żałosne. Majtki jako maski. Tutaj odpisuję jeszcze na ciepłego meska odpisuję. Ja lubię dostawać od Was ciepłe wiadomości. Po co komu majtki na tyłku? Dokładnie! Po co komu majtki na tyłku? Z męskich slipów, z damskich też można zrobić bardzo fajne maseczki. Więc śpieszmy się używać majtek jako maseczek, póki smutni panowie w garniturach i w sutannach słusznie nie wpadną na trop, że nam to sprawia przyjemność, bo wtedy nam zaraz to zabronią, tak? Jeżeli jest. Padną na trop, że coś nam daje radość, coś nam sprawia przyjemność, coś powoduje, że czujemy się bardziej bezwstydne i mniej boimy się grzechu, to zaraz będzie na to szlaban. Więc pozwalajmy sobie i pozwalajmy innym. Trochę nam temat, jak skończyć z udawaniem orgazmów, troszkę, powiem tak, polizałyśmy go znowu, tak? Ja w lecie nie noszę majtek i tego się trzymajmy, tak? Ja uważam, że im mniej mam na sobie ubrań, tym lepiej wyglądam. Na przykład. Naprawdę, tym jakoś lepiej się czuję i w ogóle moje ciało lepiej wygląda. Jakoś ubrania przeszkadzają mojemu ciału, żeby mogło dobrze wyglądać. I ostatni punkt mam naszego dzisiejszego lifeika, to są gadżety na kwarantannę i długo, długo po. A dzisiaj wybrałam bardzo grzeczne gadżety, bo wybrałam mazidła i smarowidła. O, jest Pani wspaniała. Dzięki, bardzo, bardzo dziękuję. Wy też jesteście wspaniali. Słuchajcie, naprawdę, jak ja to szanuję, że wy ze mną jesteście, jak ja to doceniam, że w tym kraju jest tyle fajnych osób z otwartymi głowami, które się chcą ze mną spotykać, z którymi się widuję już regularnie i jest was coraz więcej. To jest absolutnie fantastyczna sprawa. I mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. I powiem to, co ostatnio zobaczyłam u jakiejś youtuberki, moje dziecko. Widziało, że na koniec jakaś nastolatkowa youtuberka mówiła: lajkujcie, szerujcie i coś tam. No więc ja do Was też. Lajkujcie, szerujcie, pomagajcie kolejne fajne osoby. I będzie nas więcej. To będzie większa siła szła za nami. Jeżeli
Kochane i kochani, teraz powiem coś bardzo ważnego. Jeżeli wyrwiemy ten temat seksu, wyrwiemy to nasze życie seksualne z rąk konserwatywnych polityków, z rąk księży, jeżeli będziemy dzielić się dobrą nowiną, że seks to jest przyjemność, że seks powinien dawać nam pewność siebie, a nie ją zabierać, że seks powinien nam służyć, a nie nas ograniczać, to wtedy odbijemy piłeczkę i wtedy przyjdą prawdziwe zmiany. Naprawdę. Powiadam wam. Keszka na prezydentkę. Zgadzam się. Ja nie mówię nie. Kiedy kolejny live? Za tydzień. Kolejny live jest za tydzień. Widzimy się w każdą niedzielę. Moje live nazywają się Erotyczne Słowo na Niedzielę. W każdą niedzielę o godzinie 21. A jakie smarowidła? No widzicie? Smarowidła. Dzisiaj będę o smarowidłach. Smarowidła, czyli tak zwane kosmetyki erotyczne. To jest, ja długo szukałam fajnych kosmetyków erotycznych, a w piątek z Agatą Młynarską, tak, w piątek z Agatą Młynarską, takich, które powodują, że w czasie zabawy czujemy się lepiej i wszelkiego rodzaju smarowidła, które dzisiaj wzięłam ze sobą, służą też do tego, żeby seks nie sprowadzał się tylko do penetracji, tak? Więc kiedy mamy w ręku olejek, to zawsze pamiętajmy o pasce na oczy. W ogóle paska na oczy to jest taki gadżet, który powinniśmy mieć zawsze pod ręką. Po prostu cokolwiek nie zrobimy, zawiązujemy oczy sobie, albo partnerowi, albo partnerce i cokolwiek nie zrobimy, jest z opaską na oczach odczuwane dużo, dużo intensywniej. Więc wyobraźcie sobie, że zapraszacie partnera albo partnerkę na miły wieczór. Każecie się położyć, zrelaksować, miła muzyczka w tle. Wcześniej się wykąpaliście, umyliście sobie nawzajem włosy, wytarliście się. Nie ma penetracji, nie ma presji, nie ma tego całego kombinowania, czy pozycja taka, śmaka, czy owaka. Relaks, chill out. Chodzi o to, żeby seks nam się kojarzył z przyjemnością, z relaksem, z czymś, z takim antydepresantem, tak? A nie, że seks nie jest kolejnym powodem do zamartwiania się, tylko po prostu przestrzenią, gdzie naprawdę możemy zamknąć drzwi, wszystkie problemy zostawiamy za drzwiami, a tutaj po prostu sprawiamy sobie czystą przyjemność, pure przyjemność. I w tych miłym przestrzeni muzyczka gra, my się tutaj ocieramy, przytulamy do siebie. Jedna osoba ma zawiązane oczy, a druga wtedy bierze do ręki taki cudowny olejek. Słuchajcie, ten olejek jest fantastyczny. To jest olejek, no, to są Yes for Love. To jest, wszystko jest na lovestorebarbarella.pl. To są kosmetyki, które ja testuję i szczerze polecam. On ma taki domowy zapach, taki migdałowo, taki cudowny i wtedy się możemy smarować nawzajem, mówić sobie albo słodkie słowa i po prostu kocham cię, uwielbiam, mój misiaczku słodki, albo możemy jechać trochę ostrzej i po prostu kiedy cię dotykam, to się robi cała mokra, jesteś najcudowniejszym, najseksowniejszym facetem z najwspanialszym penisem na całym świecie. Jakie mam szczęście, że po tym masażu twój penis wyląduje w mojej ciepłej dziurce. Możemy sobie, o tak, ten olejek jest cudowny, bo on nie dość, że świetnie nada się do masażu. Zobaczcie, to jest ten, jest w ogóle pięknie zapakowany. To po masażu nawilża skórę. Bo masa olejków powoduje, że ok, przez chwilę możemy się masować, ale potem jest taki efekt wysuszenia, a tutaj skóra jest nawilżona, możemy się masować, a potem zostaje taki fajny, wślizgiwać się w siebie, ślizgać się po sobie, jeżeli tym olejkiem na przykład pupę albo ta część ciała za pupą nasmarujemy obficie olejkiem, to możemy się potem ślizgać po sobie, to jest bardzo fajna zabawa. Więc to jest świetny olejek do zabawy we dwoje. Ale jeżeli macie ochotę jeszcze spróbować czegoś bardziej zaawansowanego, no to polecam żel do łechtaczki. I on ma taki, zobaczcie na końcówce, na końcu ma taki, ten żel rozgrywający taki jakby
wypustki, ale są bardzo delikatne te wypustki. I można roz całą pochwę delikatnie z jednej strony łechteczki, z drugiej strony łechteczki bardzo delikatnie rozsmarować. I ten olejek powoduje, że naczynia krwionośne się rozszerzają. I dzięki temu wszystko, co się dzieje potem w obrębie pochwy, odczuwamy dużo, dużo intensywniej. Ale, moje kochane i moi kochani, to nie wszystko, bo ten olejek, znaczy ten żel do rozgrzewania łechteczki, po rozprowadzeniu na pochwie można zlizywać. Czujecie to? On ma taki fajny, miętowy smak. Czyli najpierw delikatny masaż tą piękną, tą delikatną końcówką. Rozmasowujemy okolice łechtaczki, potem naczynia krwionośne nam się rozszerzają, a potem do zabawy może wkroczyć ciepły, szeroki język naszego partnera albo naszej partnerki. Naprawdę prosta, bardzo fajna i taka relaksująca zabawa. I wtedy penis jako deser, kropka nad i, albo właśnie jako wykrzyknik, tak? Da się? Da się. I jeszcze z takich fajnych mazidełek, które pomagają się zrelaksować, dzielić się dobrym dotykiem, bo my wszyscy tęsknimy za dobrym dotykiem. I jest taka świeczka do masażu. To też jest Yes for Love. Zobaczcie w ogóle, jak ona jest elegancka, jak ona jest pięknie zapakowana, tak? Taki piękny też wystrój do sypialni. To wygląda jak świeczka do masażu, ale to nie jest zwykła świeczka, bo tą świeczkę się zapala. A wiecie, kiedy jest efekt wow? Jeżeli wasz partner albo wasza partnerka jeszcze nie miała do czynienia z tą świecą, że włączacie muzyczkę, zapalacie świeczkę, wygląda, że to jest zwykła świeczka, czekacie tak od 5 do 10 minut i ta świeczka tutaj się zapala, ona się zapala w ciepły, pachnący, luksusowy olejek. I wtedy ten ciepły olejek wlewacie na drugą osobę. On jest ciepły, pachnący i to połączenie ciepła, zapachu i dotyku powoduje, że nawet jeżeli nie macie wielkich umiejętności jako masażystka czy masażysta erotyczny, to możecie rozmasować, zrelaksować, pozbawić tych wszystkich napięć, które gdzieś tam się nam zbierają z całego ciała. I w takie ciało zrelaksowane, odstresowane, takie ciało gotowe na więcej, wtedy jest czas na penisa, na wibrator, na język, na palec. A nie wcześniej. Ja to wszystko nazywam, że to jest poza stosunek. Czyli masa fantastycznych rzeczy, które możemy robić w sypialni poza penetracją. Ja nie jestem przeciwniczką penetracji. Chodzi o to, żeby to, co robimy w sypialni, nie sprowadzało się tylko i wyłącznie do wkładania i wyjmowania, wkładania i wyjmowania. Tak? Więc taka świeczka do masażu to wszystko dodaje zupełnie innego i takiego. Bez napinki możemy naprawdę dobrze razem bawić się w sypialni. Te wszystkie gadżety są oczywiście z naszego zaprzyjaźnionego butiku, który prowadzę, lovestore.barbarella.pl, do którego Was serdecznie zapraszam, bo to jest jeden z nielicznych butików w Polsce z gadżetami, który jest prowadzony przez kobiety. I w naszym butiku są gadżety tylko zdrowe, tylko przeze mnie przetestowane i tylko takie, które ja polecam. I teraz jeszcze z mazidełek, jak ja to nazywam, jest taki olejek, słuchajcie, zapachowy. To jest, ma takie piękne w ogóle opakowanie, wow, wow, taka oranżatka trochę wygląda. I ma taki egzotyczny, taki owocowy, lekko taki owocowy. Bardzo fajny ma zapach. Jest taki delikatny. Kupiłam opaskę i szarfy. Super! I ten owocowy olejek też jest bardzo fajny, tylko żeby właśnie rozmasowywać albo wybrane części ciała, albo całe ciało. On ma taki... Ten olejek jest taki bardziej... Bardziej delikatny. Ten jest taki bardziej migdałowy, taki bardziej madomowy zapach, a ten jest taki bardziej owocowy, taki bardziej egzotyczny. No jest taki bardziej kolorowy. Chcemy sobie trochę taką kroplę. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebie. I wtedy kap na pupę. Niech zaraz na tam la 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 i wtedy bach na piersi. Olejek i rozmasowuję.
I na koniec jeszcze Wam pokażę klasykę gatunku, ale wiadomo, że klasyka też jest dobra. To są pastylki do seksu oralnego. Bardzo mała rzecz, ale to jest rzecz z kategorii mała rzecz, a cieszy. Bierzemy sobie taką pastylkę, a zioniemy po prostu tutaj miętą z Leo, po prostu cały mamy miętowy język, miętowe usta. I wtedy możemy dopieścić zaprzyjaźnionego penisa albo zaprzyjaźnioną cipkę. Więc dzisiaj tak szybko kącik gadżetów erotycznych, bo nam trochę się pogadaliśmy sobie na temat edukacji, a raczej jej braku w naszym kraju i na temat dużych penisów. Jak skończyć z udawaniem orgazmu, to myślę, że to będzie temat, do którego będziemy wracać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie, zarówno na Facebooku, jak i na Insta. Widzimy się już za tydzień, w przyszłą niedzielę o godzinie 21. Tematy mamy już wybrane, jak rozmawiać z dziećmi o seksie oraz seks analny. A w piątek będę też na live'ie u Agaty Młynarskiej i tam będę opowiadała też o tym, jak rozmawiać z dziećmi o seksie. Powoli będę się z Wami żegnała. Zapisuję wszystkie live'y i facebookowego, i instagramowego, więc będzie można sobie to obejrzeć. O, tylko coś tutaj nacisnęłam. Jestem z powrotem. I ojej, ja będę starała się. Dziękuję, ja Wam bardzo dziękuję, że ze mną byliście. A cukiereczki pstrykające są bardzo zabawne. Słuchajcie, cukierki pstrykające, nie wzięłam ich akurat ze sobą. Jest taki efekt, trochę się lepi, trochę się klei wszystko w buzi i to jest taki fan, bo czuję się w buzi i to jest odczuwalne też na penisie. Jak robimy taki oral z uśmiechem, bym powiedziała. Więc ja Wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się za tydzień na naszym tradycyjnym erotycznym słowie na niedzielę. I tak jak instagramerki i youtuberki, jak kraj szeroki wszerz i wzdłuż, powiem lajkujcie, szerujcie, im będzie nas więcej, tym będzie zabawniej i dobrą nowiną trzeba się dzielić. Pozdrawiam Was, ja sobie jeszcze potem na spokojnie przeczytam wszystkie wiadomości od Was, więc wszystko zostanie przeczytane i pozdrawiam Was bardzo, bardzo szerujemy. Dzięki. Dziękuję Wam i do zobaczenia za tydzień. Trzymajmy się razem. Ja bardzo, bardzo, bardzo w to wierzę, że jak będziemy, przejmiemy ten temat seksu, weźmiemy go w swoje ręce, w ręce kobiet i w ręce mężczyzn, którzy się nie boją kobiet i szczerze lubią kobiety, to naprawdę zmienimy ten świat na lepsze. Miłego wieczoru i do zobaczenia. Widzimy się. Kończę. Będzie można. Okej. Okay.